Vor der Platze Sabah. Walczymy o splendor, upokarzając się wzajemnie i znęcając się nad potępionymi. Jestem nieśmiertelnym wampirem, schodzącą gwiazdą internetu. Wy dajecie wyzwania, ja robię robotę. Rozwal to, rozwal tamto, w chuju mam to. Fame się musi zgadzać. Jeszcze jestem za nisko w rankingu, ale kiedyś się dorobię i przeprowadzimy się do innego kręgu piekielnego. Mój chowaniec, nie to shop. Jak chcecie zostać popularnym tyranem, to lepiej miejcie chowańca. Nie ma chowańca, nie ma lajków, nie ma lajków, nie ma splendoru. A to moja ukochana Famela. Jestem popularną piosenkarką. Miałam wystąpić na beneficie u Beboka, ale zmienił zdanie, więc zagra jak Gruzja. Nienawidzę szarpi drutów, a Orlok Beboka, więc rozgonimy towarzystwo. Dwie parówy w jednej bóle. Yeah.
zachowania. Nawet spoko ta Gruzja. Dobra, spierdalamy stąd. Do windy. Kurwa, nie działa. Dziadostwo, już po nas. Na litość boską, trzeba mocniej po prostu. Jestem poważnym kapłanem, nie jakimś klerykiem z ambicjami. Watykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił zdrowy poziom chrześcijanizmu. Dziwnym zrządzeniem losu, cały budżet przejebałem w kasynie. Na szczęście natknąłem się genialnym pomysłem. Proboszcz Torpedo sprzedał nam figurki, co się od nich robią opętania. A teraz mówi, że dokona egzorcyzmów. Za pieniądze! Niech chuja! Już wolę być opętany! Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim otoczeniu? Zabiłem brata! Z mojego szamba zaczęło walić jak cholera. Straszny smród. Rzuciłem alkohol. Przestańcie mi się spowiadać. Pytam poważnie. Torpedo, chodzi o to, że w naszych domach zagościły demoniczne siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Za chwilę proboszcz przeprowadzi egzorcyzm w ich kołaku. Ej, ty spoiler! Zamknij ryj! Nazywamy go spoiler, bo czasami dostaje objawień i wszystkich wkurwia. Kto by chciał znać przyszłość? Opętania to tylko dyrdy małe Watykanu, żeby straszyć chrześcijanistów. Umacniają nas w wierze, ale to wszystko nieprawda. No to się kurwa zdziwicie. Nie chcę żadnego demona! Chcę grzeszyć po swojemu! To jak kogoś opęda, no to niech im się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo, no ale wiecie, to moja praca. Jaka cipa! Proszę księdza, to co ksiądz robi, to jest haracz. No weź, jaki haracz? No haracz. No trudno, ale już słowo się rzekło. To zrobię za to kazanie o haraczach, że nie wolno. Albo coś. Nie, Jezu, ręce upadają. Proboszczu niebieski, zanim zaczniesz eksorcyzmować ludzi, wykaż się na wilkołaku. Jakim wilkołaku? No tym, o... To wampir Orlok! To naprawdę on! O chuju złoty! Spoiler! Znowu się jebłeś przepowiednią! Kurwa, jesteśmy na wolności. Niedobrze. W piekle zostawiliśmy nie to szopa, hajsę za beboka i mój fame. Chociaż tutejsi szataniści też nas kojarzą. Jakiś proboszcz chce przeprowadzić na mnie egzorcyzm. Miałam dać pierwszy piekielny koncert na dożynkach. Zrynny pod deszcz. Można autograf? Nie teraz. Gotowy, wampirze? Przeprowadzę na tobie egzorcyzm, który rozwali wam głowy. No? Obojętnie. Hungala bungala, zapiecze w dupala, zębata galareto. Egzorcyzmujesz mnie czy swój bebech? No to poczekaj. W imię ojca, elemele, obróć tabelę, Orlok na czele. Zepsuł mi rękawiczkę. Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klątwę. Straciłem wampirze supermoce. Gówno żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Wbijmy mu kołek w serce. Mnie nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Wampirze, rozkazuję ci. Idź do kościoła. Jeśli chce odzyskać supermoce, musi zrobić co mu każe. To mój popisowy trik. Szantaż. Wejdź, zajdź. Nie mam aż takiej mocy, żeby rzucić na ciebie urok. Jestem wampirem. Nie będę chodził po kościołach. Oddawaj supermoce i wyślij mnie do piekła. Spokojnie, nic ci nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. Korba torba rike fajke, wampirze. Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje trzy życzenia. Jeszcze mnie tu wszyscy
popamiętacie. I co, zatkało Blue Curacao? Orlok? Hej, słychać mnie? To ja proboszcz Torpedo, twój szef. To ma być kościół. Wygląda jak Melina. To jaki plan? Na pomysły wpadam spontanicznie. Zawsze są dobre, więc po co mi plan? Torpedo, odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe porozwieszać krzyże. Nie, mam lepszy pomysł. Wypuszczę cię, jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. Skąd on weźmie krzyże? Przecież wszystkie przegrałeś w pokera. Spokojnie, przemyślałem se to. Będzie musiał wykraftować własnoręcznie. Wampir będzie strugał krzyże. Jajca jak perety. Zamknęli mnie w kościele. Boki zrywać. Muszę przyznać, że proboszcz umie w hokus pokus. Tak mnie zaczarował, że chodzę po świętym miejscu i gówno mi jest. Ale jak stąd wyjdę, to go zajebie!
Wyobraźcie sobie sytuację, że pokonujecie piekielnego barona i przez przypadek lądujecie na powierzchni Polski. Chcecie wrócić do domu i nakarmić nietoszopa. Co robicie? Bo ja siedzę na ołtarzu i strugam krzyże. Hej! Pięknie ci poszło, brawo. A ty skąd wiesz? Popatrz się po górnych narożnikach. Widzisz kamerki? Nie. Przecież widzę, że widzisz. Machamy ci. Dawaj drugie życzenie. Szybko. Ty, a co to jest to za tobą? To są szatanistyczne totemy. To my je kupiliśmy na rozkaz diaboliny. Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Zamierzamy tu zrobić siedlisko zła. Wampirze, natychmiast zniszcz te totemy. Przekazuję ci moją niebieską moc. Przy okazji odpobracaj krzyże. Nie podoba mi się to. Jak tylko diabolina się dowie, rozpęta się piekło. Thank you.
Krzyże wstawione i odobrócone, a totemy zniszczone. Jesteśmy kwita. Nie no, totemy i odobracanie to zawarłem w jednym życzeniu. Nie wkurwiaj mnie nawet. Chłopie, ja ci tu nabijam splendor. Splendor? Orlok! 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 Proboszcz Torpedo trzyma w kościele wampira. Cyrk na kółkach. Cały świat chce to zobaczyć. Ale akcja. Torpedo znęca się nad demonem. Zarobimy miliardy. Miliardy. Kup 3 dostawa gratis. Dostawa? Przecież sprzedajesz na miejscu. Kup 4 dostawa gratis. Ach, no dobra. Umiesz się targować. Zawsze miałem łeb do interesów. Chłop ogarnia mi bajzel w kościele za friko, a to nie wszystko, na co mnie stać. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż o... Co? Nie, ależ jasne, nasz ksiądz jest wampirem. Każdy we wsi wam to powie. Możecie spytać nawet mnie, a ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Mam włożyć sutannę, zajść do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę oasową. Ja, wampir Orlok, tyran piekielny, pogromca barona.